Witam wszystkich z tej strony Cwietka. Dziś zapraszam Was na odcinek poświęcony wyborowi czołgów w grze World of Tanks, czyli czym tak naprawdę grać w odniesieniu do gier drużynowych, turniej, czy gier zespołowych takich jak Clan Warsy, Twierdza, Natarcia. Na PTP weźmiemy 8 i 10, o 6 tak w zasadzie no, tam możemy po drodze coś powiedzieć. No i jakich wyborów dokonać, żeby mieć czołgi, które drużyna, klan i koledzy potrzebują od nas, a nie jeździć byle czym, co tam nam się napatoczy w garażu. Na początek 8 ciężkie. Jak spojrzycie sobie w badania, jest tego całe mnóstwo, no a diabeł w tych szczegółach. Każda nacja tych 8 ma trochę medzików, lajcików i ciężkich. O, medy w większości się nie sprawdzają w grach drużynowych, czy na no, chociażby Twierdzy. Oczywiście są wyjątki, na każdej mapie są sytuacje, gdzie rozstawiający będzie chciał jakiś dany konkretny czołg, a ja chcę powiedzieć ogólnie, co większość klanów wymaga od swoich graczy, czy większość osób, które gra drużynówki, spodziewałaby się, że ich koledzy będą mieć w garażu. I tak oto już Wam pokazuję. Zacznijmy oczywiście od czołgów ciężkich. Zrobiłem szybkie porównanie i moim zdaniem te czołgi, które są najbardziej wartościowe w tym momencie, no nie musicie mieć wszystkich, tak? Ale od czegoś trzeba zacząć. Jeśli chodzi o premki, no to jest sprawa prosta. Tak jak widzicie, Defender Luf, E5 Patriot czy Liberté francuski świetnie sobie radzą. Także macie dodatkowe szkolenie załóg, te wszystkie umiejętności, możecie wyrzucić czołgi, znaczy załogantów z innych czołgów sobie do nich i nadal ich szkolić, są same plusy. A co jeżeli nie idziemy na skróty i nie kupujemy czołgu, bo ten czołg możecie kupić w zasadzie od razu, mieć, nie wiem, pierwsze, drugie, trzecie tiery i już możecie sobie kupić Defendera, Luwa i zacząć te chociażby drużynówki grać. Z normalnych czołgów polecałbym IS-3 i T-32, bo są to najlepsze sytuacyjne czołgi ciężkie. No i ostatnio namieszał trochę Faukers 101P, niemiecki tak zwany Mausik na 8 tierze, który też sporo rykoszytuje, no jest wolny. Do większości sytuacji przez to polecałbym Wam IS-3 i T-32. Jeden jest bardzo dobry do grania w formacji, T-32 jest z kolei dobry do grania na wieżę, także często robi dobrą robotę na mapach z górkami, z podjazdami, na przykład może Wam się spokojnie przydać do zbijania kapa na klasztorze. A IS-3 ma tą właśnie moc, że wjeżdżając siłą 10 czołgów na tak zwanego rasza jesteście w stanie rozwalić na swojej drodze wszystko. Ten czołg bardziej rikoszetuje. No i właśnie w takiej formacji bojowej na pewno w wielu momentach się sprawdza. Także jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, no to któryś z tych w garażu, a najlepiej wszystkie, byłyby mile widziane, żeby grać turnieje, drużynówki czy Clan Warsy. Inaczej sprawa ma się z czołgami lekkimi na 8 poziomie. Tutaj tych czołgów już nie zostało na wiele. W nowej wersji 9.18 WOT w zasadzie wyeliminował lightweighta, który wiódł prym na tym tierze, był tym takim OP czołgiem. No i po przetasowaniach najlepszym spoterem, najszybszym czołgiem z najlepszą alfą damage na minutę jest M41-90GF, czyli znowu premka. Niemiecki Bulldog, którego można kupić w czarnej wersji w sklepie premium. No, nie zawsze on się tam pojawia, więc jest to taki, tak powiedzmy, rarytasek. A jeżeli chodzi o drzewka, bezkonkurencyjna zaraz po nim jest WZ-132. Teraz to jest ten najlepszy czołg na 8 tierze, który jest też szybki, robi dobry damage, coś tam odbija. No i dalej wchodzimy już w dziwolągi, te wszystkie przerobione czołgi. LTTB jest trochę wolniejszy niż był na 7, ale zyskał pancerz. To samo stało się z Bulldogiem, niestety trochę inne magazynki i trochę inaczej się gra nimi. ale na pewno te 4 czołgi są warte uwagi, więc jakiegoś lajcika jak macie. No GF w tym momencie najlepszy, jest też najlepszym czołgiem z tych 4 do zdobywania górek, robienia naprawdę fajnych podjazdów. No i pozostaje tylko pytanie, jak dobrą załogę na tych czołgach będziecie mieli. Każdy z nich przyda się, myślę, do spotowania, do robienia flanki czołgom ciężkich wroga, że przynajmniej jeden z nich, a najlepiej wszystkie, warto mieć, by grać drużynówki i inne zespołowe gry. Przejdźmy teraz do dziesiątek. Na początek wezmę na tapetę medy i tutaj wybór 3 czołgów, które możecie zobaczyć właśnie teraz wyróżnionych w liście. BatChat, Obiekt 907 i Obiekt 140 to 3 czołgi, które mają największe znaczenie w grach na mapie globalnej, na Twierdzach czy Natarciach granych ostatnio na 10. poziomie. Pamiętajcie też, że za chwilę wejdzie nowy tryb drużynek rankingowych też właśnie na 10. tierze. Moim zdaniem te 3 czołgi są tymi, które warto mieć w garażu. BatChat jest lepszym spoterem, magazynkiem, bardzo dobrym sytuacyjnym czołgiem. Obiekt 140 jest bardziej wszechstronny i ma tą, powiedzmy, przewagę nad BatChacie, że w grupie no nie potrzebuje ładować co ileś sekund, także on nie wyłączony jest z walki, dopóki ma w kogo strzelać i żyje, robi to co kilka sekund. BatChat no, zawsze w jakiejś tam chwili jest po wystrzelaniu swojego magazynku wykluczony z bitwy. Nie ma co robić na otwartych mapach, wtedy trudno nim się gdzieś schować. Pamiętajcie też, że taki fokus na taki czołg zawsze idzie w pierwszym momencie, jak się tylko pojawi, więc często możecie ginąć, że tak powiem, za free. BatChat jest natomiast bardzo dobrym spoterem. Jego poziom kamuflażu bije na głowę Obiekta 140 czy Obiekta 907. Także jest to czołg naprawdę przydatny do spotowania, do objeżdżania gdzieś tam tyłów wroga i lania ich za linii zasięgu widzenia. Także wtedy ten czołg jest naprawdę bardzo trudno wygryć i wtedy te kilka pocisków w magazynku naprawdę potrafi zrobić różnicę. Wybrałem tego Obiekta 907 nieprzypadkowo. Większość osób może się stwierdzić, no przecież nie mogę go kupić sobie w sklepie premium. Ten czołg możecie zdobyć tylko i wyłącznie grając na mapie globalnej w eventach zimowych. Także co roku wygrana w kampanii, ugranie ilości danych punktów na czołg premium daje wam właśnie szansę, żeby otrzymać go w garażu. No i po to właśnie robię ten film, żeby pokazać wam, że byle czym, byle gdzie się po prostu nie gra. Są czołgi, które naprawdę są bardzo wartościowe, jeżeli chodzi o CW, o granie twierdz. Na pewno mając je w garażu będziecie częściej wybierani do składu, a w tym momencie nabijali sobie gdzieś tam punkty, golda i tak dalej. Więc to wszystko gdzieś w długiej perspektywie, myśląc o rozwijaniu swojego konta, na pewno będzie wam premiowało. A jeśli chodzi o czołgi ciężkie 10. tieru, to jest ich kilka. Już pokazuję wam listę. Wybrałem je w ten sposób, że najpierw mam te 2 wielkie niemieckie mutanty, Mausa i Setkę. Są to świetne czołgi do grania obron. Także gdzieś tam jakiegoś robicie ostrego defa, na tyłach próbujecie bronić kapa. Te czołgi jak najbardziej się przydają się na przykład na Himmelsdorfie i kilku mapach, no ale takimi bardziej mobilnymi i wszechstronnymi czołgami na początek, gdybyście robili pierwsze linie w grze, polecam ISA 7 i E5, albo ewentualnie ISA 4 i 113, ale ja bym się skupił właśnie na tych 2 czołgach, są na ten moment najbardziej OP, dużo potrafią odbić, tak samo jak Mausy, ale ich mobilność przewyższa resztę. IS-7, tak jak IS-3, może spokojnie radzić sobie nieźle w całej grupie, ustawienie się na choinkę, tutaj jest jak najbardziej mile widziane, ta przednia skośna płyta robi robotę, także te czołgi w choince ustawione tak naprawdę nie są w stanie być rozbite tak łatwo, gdzie przy tych innych czołgach te elementy wystające gdzieś tam na wieżach nie zawsze pomagają w osiągnięciu tego samego celu, jeżeli chodzi o kontowanie i pomoc kolegom. No i E5 jest mobilna, no już w ostatnim patchu nie jest takim OP czołgiem jak wcześniej, dostała nerwa w kilku miejscach, więc trochę łatwiej się ją teraz przebija. No ale te dwa to taki top heavy tank tier. Myślę, że jak macie któregoś z nich, to zawsze możecie wejść do gry, zawsze gdzieś się pojawiają E5 czy IS-7, a reszta to tak naprawdę zamienniki, które już są bardziej sytuacyjne. Potrafią często zrobić wiele, taki IS-4 jest też świetnym czołgiem do bronienia, ma trochę lepsze działo niż IS-7, ale wybierany jest rzadziej. Teraz Wam pozostawiam do wyboru linie, które możecie robić. Pamiętajcie, że z tych, których Wam pokazałem, chociażby rosyjska linia na ISA 7 jest fajna. Dobrze ją by było sobie zacząć nawet nie ciężkimi, tylko tu gdzieś stąd, z tego T34 powiedzmy, bo robiąc sobie te lajciki, medziki, jesteśmy w stanie później oczywiście rozwinąć inne drzewka, także możemy sobie tutaj powiedzmy T34 przejść, później wejść w A-43, KV-13 i iść w dół na ISA 7 i w tym samym momencie wyłamać się chociażby A-44 i wejść sobie w medy, czy wejść z tego 5 tieru jeszcze na MTK i pociągnąć sobie linię dalej, znów na obiekta 140, który Wam się przyda, i T100 LT, że jest to ta ruska linia OP, w której najłatwiej wbić czołgi. Pamiętajcie, jak zrobicie linię ciężką, czy linię lightów do meda pierwsze, większa część podzespołów będzie pasowała do innych czołgów danych kategorii, więc zawsze nie będziecie musieli aż tyle tego wolnego doświadczenia wydawać. W Niemcach to jest podobnie, ale w zasadzie do Mausa i Setki praktycznie idziemy tą linią tutaj na PZ4H, no i później duży rozdział. No i nie jest to tak rozbudowane drzewko, oczywiście możecie w tego S100 Jack Panzera wejść, ale no ja myślę, że Maus i Setka są tymi naprawdę dwoma wartościowymi czołgami na tej nacji. Amerykanie mówią sami za siebie, gracie w zasadzie tą podstawową linią aż do końca, T29 jest super czołgiem, T32 Wam się przyda i E5, czyli robicie właśnie T32, E5 i macie z jednej linii już czołgi na dwa tiery do grania. Przy ruskich dokładnie to samo, IS-7, IS-3 w kolejce, te dwa czołgi zostają w garażu. Kwestia zrobienia oczywiście dwóch załóg, ale to nie będzie przysparzać jakichś problemów. Także ja bym postawił na przykład na zrobienie ISA 7 i obiekta 140 najpierw jako całej nacji i później się przeniósł na przykład na Amerykanów albo na Francuzów, na linię BatChata. No teraz po tej nowej wersji jest tutaj co wbijać, bo BatChat 12T no moim zdaniem nie jest jakimś tam atrakcyjnym wielce czołgiem, no ale musi wbić, daje szansę na wbicie A-3 dziesiątek, te wszystkie tutaj dziesiątki możecie z czasem zrobić. Wadą jest z niego, że ta gałązka tutaj zostawia Was na pozycji trochę przegranej, jeżeli chodzi o załogę. Żeby ten czołg był elitarnym i mógł szkodzić szybciej załogę, trzeba wbić wszystkie trzy, odsłonić. Także to jest ponad 600 000 ekspra, tak z gruba licząc. Także naprawdę jest co grać, żeby to zrobić. Także to taka zabawa na powiedzmy później. No i co? A reszta czołgów? Oczywiście, fajnie je mieć w garażu, tylko czy one będą coś wnosiły do tych drużynówek, do tych twierdz i gier na mapie globalnej? Musicie się zastanowić. Każdy czołg jest unikatowy na swój sposób, fajnie mieć wszystkie w garażu, ale czy jest sens na przykład startować na początku, nie wiem, z jagodą S100, która jest wolna, strzela co 20 sekund i później wchodzicie do klanu, macie fajne staty nawet na tym, a wszyscy Wam mówią, no dobra, ale ten czołg jest do niczego nam niepotrzebny. Także pomyślcie, mam nadzieję, że ta porada jakoś Was tam ukierunkuje na te czołgi, które są naprawdę grzechu warte, a jeśli pojedziecie swoją własną drogą, no to jak najbardziej, to tylko zabawa. Tak? Jeżeli wideo było przydatne, dajcie mi lajka. Niebawem kolejne porównania czołgów, parę nowych premek. Także zapraszam ponownie na kanał.